czekam na wznowienie kultowego programu, na którym się wychowałem, Rozmowy w Toku. Patrz, jak obserwujesz, bo na pewno jakby śledzisz media, to co się dzieje ze sprawą dla reportera obecnie i jaki to jest popkulturowy trochę taki disco fenomen, bo ta formuła programu się zmieniła. No, mi to w wielu aspektach przypomina trochę to czym były Rozmowy w Toku. Myślisz, że skoro sprawa dla reportera teraz jest takim hitem oglądalnościowym i popkulturowym, byłoby miejsce na antenie dla Rozmów w Toku znowu? Jak to nazwałeś? Disco fenomen? Tak, bo są takie urywki w ogóle ze sprawy dla reportera, gdzie jest na przykład kobieta płacząca obok disco polowiec, który śpiewa piosenkę, Elżbieta Jeworowicz się śmieje w międzyczasie, jakby to jest bardzo ciekawa koncepcja. Ale to nie są Rozmowy w Toku. Ale tam też byli tacy eklektyczni bohaterowie. Byli, ale dbaliśmy o to, żeby program, jeżeli traktował na przykład o disco polo, albo mówił o tipsach, albo mówił o innych wyzwaniach i pasjach naszych widzów, no to był tylko o tym, tak? A kiedy mówiliśmy o depresji, kiedy mówiliśmy o sporach między małżonkami, no to robiliśmy tylko o tym. No, taki był to format, pojemny bardzo, ale mimo wszystko. Widzowie proszą o powrót Rozmów w Toku, tęsknią za nim, ale zastanawiam się, na ile to jest tylko taka tęsknota za czymś, co cię kształtowało, co wiąże się z czasami młodości i zawsze się miło do tego wraca, jak do drożdżówki u babci albo do pierogów, a na ile to jest faktycznie realna potrzeba rozmowy. Sądząc po wszystkich raportach na temat kondycji Polaków psychicznej, można by się skłonić ku temu, że jednak to jest ważne, bo może po prostu jest za mało miejsc, w których ludzie są wysłuchani. Nie mamy czasu w szkole, żeby wysłuchać uczniów, nie mamy czasu w domu, żeby wysłuchać siebie nawzajem. Nie mamy czasu w przychodni, żeby być wysłuchanym przez lekarza. Ludzie się ze sobą nie spotykają tak jak dawniej, bo są zajęci pracą. Dawniej przychodzili o 16 do domu i po prostu nie mając wielkiego wyboru, bo były dwa kanały telewizji, ze sobą rozmawiali. I to było niejednokrotnie leczące. Dzisiaj nie mamy gdzie i w jaki sposób rozładować tych emocji, które na nas spadają. Czyli jeżeli stacja byłaby zainteresowana wznowieniem tego formatu, poprowadziłabyś go? Tak, ale myślę, że jednak inna forma, może nie taka rozrywkowa, bo to nie o to chodzi, ale ja bardzo by mi zależało na tym, żeby to były wciąż prawdziwe rozmowy z autentycznymi osobami, które mówią o swoich autentycznych emocjach, a nie je odgrywają. A tak, no jest takie zawsze niebezpieczeństwo, jeżeli już tak często zaprasza się ludzi do paradokumentów, gdzie odgrywają historie, które były przedstawiane na przykład w Rozmowach w Toku niejednokrotnie, no to może się to zaburzyć, a tego bym na pewno nie chciała.